Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Rozbiliśmy się w poprzednim odcinku, czyli w odcinku pierwszym, bo teraz zaczynamy odcinek drugi. W odcinku pierwszym rozbiliśmy się na jakiejś wyspie. Katastrofa, zaliczona jaskinia jakiegoś oszołoma. Oszołom jest, niestety, poległ. Nam się udało uciec, no i teraz mamy poszukać sobie czegoś do żarcia. Wskaźnik pokazuje tam, ale oczywiście będziemy troszeczkę sobie tę wyspę, na ile nam wyspa pozwoli, bo nie wiem, na ile nam to ta gra pozwoli, czy ona jest liniowa, czy wręcz niekoniecznie. No, wygląda na... Tu jakiś jeleń, czy tam co to było. Nie mamy żadnej broni w ogóle, zacznijmy od tego, no nie, więc nie wiem, jak to ma funkcjonować. O Boże, co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku. Okej, zdobądź łuk. Bo byśmy go chętnie zdobyli. Coś tu leży pod drzewem. Strzały. A, to taki bajer. Dobra, są strzały. No. Dobrze, wiem. Jak się tu do tego dziadostwa zabrać? Gołymi rękami nic nie ukoluje. Muszę znaleźć jakąś broń. Chyba tam na górę. Wróć. Kolejne strzały. Już mamy 7. Dobrze. No to hop. No. Dobra, jest łuk. Prowizoryczny Zobaczmy, łuk, czy jeszcze zdobyto działa. nowy... Czym, co? Pamiętaj, czego uczył cię Rot. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Trzy, aby przybliżyć. Dobra, zapoluj na jelenie. Tu są jeszcze strzały. Dam radę podnieść. Jeszcze 5. Okej, ale w takim układzie ilość strzał jest ograniczona. Świat taki się wydaje lekko otwarty. Tutaj można wejść? Można. Tutaj jeszcze nam to coś daje. Kamera lekko się gibie. Strzały. Nie ma tragedii. Strzały są porozkładane w losowych miejscach po terenie. Więc wydaje się, że jest w miarę okej. Pytanie, czy to tak będzie na stałe. Czy to tylko teraz, żebym sobie pozbierał. Czemu to jest palinka tutaj jakaś taka dziwna? Do czegoś to służy? Tam są jeszcze strzały. Co ja z tą ligą mam zrobić tutaj? Coś można z nią zrobić? Chodzi o to, że nie. Dobrze. Trafiony zwierzak na maksa. Jest. Czy można strzały odzyskać? Wybacz. Streszczaj się, kobito, to nie ma czasu na sentymenty.
Dobra. Dobra. Z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro, czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Nie wiem, gdzie ja chodzę. Chodzę sobie gdzieś na górę. Proszę bardzo, kolejne strzały. W sumie dobrze. Tutaj, co to jest? Chyba tu wejść na górę, zobaczymy, co to jest. Jeleni całe stada. Tu jest tego więcej. Maksymalna ilość strzał, dobra. Co to jest? Jakiś wisiorek. Nie będę używał strzały, żeby nie marnować niepotrzebnie. A może to ma jakieś znaczenie, ale tutaj jest więcej. To może by go kurna zestrzelić? Może by go kurna zestrzelić? No i co? To takie wyzwanie jest. Zniszczenie totemu. Dobra. Czyli ma to znaczenie. Ma to znaczenie. Co to jest? Zebrano jakieś coś, co nie wiem. Tak? Dobra, czyli to jest taki z grubsza otwarty świat. Niech by było. No, halo? Zmarnowany już, okej, czyli... Albo... Dobra, zwróćmy uwagę, ile tych strzał można mieć. No i instynkt, no wiem, że instynkt przetrwania, ale... To dlaczego, jak i po co? No mam iść tam. Tu coś się świeci. Tam coś jest. Da się to obejść dookoła tą skałę? Tutaj, dobrze. Dobrze, coś znalazłem. To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Geoskrzynka. Dobra, niech będzie. Cały na matka. Można... Oj! Dobra. Wchodzimy zatem. I... Kurde, tutaj miało być. Tutaj mieliśmy iść, tak? Oto jesteśmy. Oto jesteśmy wróceni. No, opanowanie nowych umiejętności. Dalej. Aha, tu mogę sobie wybrać. Instynkt łowcy. Aha, dodatkowe punkty doświadczenia. A to ciekawe. Co było pierwsze?
chyba weźmiemy punkty. Gdzie to było? Dodatkowe punkty doświadczenia. Dzięki czemu. Co to jest? A, tutaj jest z tego więcej. Rany boskie, przetrwanie i łowy. Dobra, okej, okay, nie ma tragedii. Gdzie jest przetrwanie? Tu jest przetrwanie. Weźmiemy sobie chyba dodatkowe punkty doświadczenia. Chociaż znowu z drugiej strony. Dobra. Zobacz. Chłopcy, zobacz. Sam nie wiem, co wybrać. A nie mogę zrezygnować na razie i nie wybierać. Noż co za... Ja bym chciał na razie nie wybierać. Większej ilości amunicji, tak? A to jest zablokowane na razie. To jest wszystko zablokowane, dobra. No i teraz nie wiem. Więcej surowców. Ja bym chciał z tego zrezygnować na razie. Nie chciałbym w ogóle tutaj w tej chwili. Ale wychodzi na to, że nie mogę. Poprawianie się zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. Chyba dobra, chyba wezmę to. Żeby niepotrzebnie strzał nie marnować. No dobrze. W ogóle fajnie, cały ten taki interfejs jest fajnie zrobiony. Zobacz kategorię. A to jest, to nic. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające i to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. No dobrze. Czyli co teraz? Mam gdzieś iść znowu, tak? Muzyka? Muzyka? Tu są drzwi otwarte, przed tym były zamknięte. Jest tam ktoś? Coś
tu się kurna będzie działo? Mam Pietra, mam stracha, żeby tam podejść, nie? Ale chyba muszę. No muszę, kurde, muszę. Zostanę zamknięty tutaj w tym. Chyba da się tędy przejść. Cholera. No teraz już nie ma wyjścia. Kucnij i chwyć się drabiny. Schodzimy na dół, tak? No to jest jakieś szaleństwo, słuchaj, jakieś dziwne rysunki. Co to za symbole? Bunkry jakieś, kurna, co to tutaj jest historia? Dobra. No musimy iść. Samo się nie pójdzie. Dobra. O, co ja wyprawiam? Nie, to się samo wyprawia, tu nie mamy innej możliwości, musimy iść tędy. O Boże, przecież to szaleństwo. Rozejrzyjmy się. Najpierw zanim coś podpalimy. O, coś jest. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Dobra, znaleziono jakąś maskę. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Okej, czyli warto to wszystko oglądać tak dobrze, bo może się okazać, że coś znajdziemy ciekawego, jakieś informacje dodatkowe. Ale jazda. No dobra, dziwne to. Chyba wszystko. Więcej nic nie znajdziemy, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze mamy tu znaleźć? Chyba nie. No dobra, znaleziono maskę. Nie odkryto. Nie odkryto. Coś tam. Dobra. Nieważne. Czy to okej? Jest taka, powiedzmy, gra eksploracyjna. Co tutaj jeszcze? Gra eksploracyjna. Tu można otworzyć. Tu można spalić i gdzieś przejść. Czy tu nie można było tymi drzwiami? No nie, nie można było. O nie. Jakaś rzeźnia. Ale... O! Dobra! Zdobyto broń ewentualnie. Naciskaj wielokrotnie, aby wyważyć. Tak musimy sobie przetestować. Czyli teraz można... Tędy? Można tędy. Dobra, jedziemy. Czyli trzeba było tu wejść, albo chociaż wskazane było, żeby tu wejść. Dobrze. Mamy jakąś broń. Mały sukces. Oprócz łuku mamy też czekan jakiś. W razie czego możemy się tym czekanem troszeczkę tłuc. Tędy. Dobrze.
Dobra, tu jest niby jakieś wyjście. Tylko teraz tak, tędy do góry. Tędy do góry. Skończyła się muzyka. Dobra, a w ogóle to nieco przyciszyłem głośność niektórych rzeczy, które się dało przyciszyć, bo w pierwszym odcinku zauważyłem, że było bardzo głośno. I przyciszyłem. Generalnie niestety dało się przyciszyć tylko dźwięk, głośność muzyki. A niestety wszystkie efekty, jakie są dookoła, są na maksa. Laro, udało ci się. Sam. Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Chyba nie. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu Królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór aż po morze. Oj. Będzie ból. Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Mam coś zrobić, czy nie? Chyba nie. Kurna, no! I co teraz? Co ją zrobić, powiedzcie mi? Dobra. Ale jazda. Ale jazda. Dużo jeszcze? Tutaj! Reyes! Znalazłam Larę! Puszczaj! Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć.
Zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. No rany. Ale dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. Nie tak źle. Tu się kurna same dziwne rzeczy dzieją. Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Dobra. To jest nic nowego. Dziennik rozpoczęty, coś tam. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Dobra, coś żeśmy znaleźli. Tych znajdziek jest trochę, bo to jakieś kurna maski, nie maski, dokumenty, skrzynki, cudawianki. Więc się trochę tego i nadbrzeżny las tu jest trochę. No jest tego. Nieważne. Grunt, że coś znaleziono. Pytanie, czy w trakcie gry uda się znaleźć wszystko? Pochodnia? Bo nie będziemy potrzebowali pochodni. Dobra, chowamy ją sobie. To jest. Do czego to ma służyć w ogóle? Ten moment, to można podpalić, tylko nie wiem po co. Zobacz, mam nadzieję, że to nie jest zły wybór, żeby to podpalić. Coś żeśmy znaleźli. Surowce. Zwierzę surowce, żeby ulepszać broń w obozach. Czyli zakładam. Sprawdźmy sobie zatem. Umiejętności tu jest niedostępne. Tu jest wszystko niedostępne póki co. Dobra, czyli pewnie ulepszanie broni będzie później dostępne. Ile mamy? 20 strzał. Dobra, tutaj jest jakaś skrzynka. Za słaby czekan. Zbierz surowce, żeby go wzmocnić. No ja bardzo chętnie, tylko pytanie, jak to teraz ma działać. Tam coś się gdzieś świeci z daleka. Kurde, no jest tutaj to takie, że tak powiem. Już mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. Naprawdę?
czy uda nam się ciachnąć jelenia? Oj, nietrafiony. Dobrze, dwie strzały odzyskano, czyli nie ma tragedii. Odzyskano dwie strzały plus zdobyto żarcie. Pytanie, czy to tak ma działać, czy to tak ma być. Jest tu kurna... Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. Dobra, coś się znalazło. No, czyli tu mamy trochę rzeczy do znalezienia. Grobowiec w pobliżu. Gdzie myśmy... Okej, czyli jakby automatycznie nam się odpala pochodnia, jeżeli wchodzimy gdzieś w jakieś ciężkie tereny. Kuźwa, ja nie wiem, czy tam warto iść, nie? Żebym tego nie żałował za chwilę. Żebym tego nie żałował. Strzelaj w latarnię, aby je stłuc i wywołać pożar. Bardzo proszę, pożar został wywołany. Teraz tak. Tutaj nic nie ma. Nie ma co wracać do... No dobra, odpalone, ale przejdę przez wodę i strzał sobie weźmiemy. Wejdę przez wodę i pochodnia mi zgaśnie, więc bez sensu trochę, no trudno. Ja nie wiem, gdzie ja wlazłem. Tu będzie kurna jakaś ciekawostka. Nie wiem, czy warto to odpalać. Powiedzmy, że warto. Są rzeczy do podpalenia. Budda? Co tu Budda robi? Jeszcze raz mi to wyskoczyło. Aha, szklana latarnia, dobra. Tu jest szklana latarnia. To tak miało być? Kurde, chciałem się rozejrzeć jeszcze zanim to zrobię, ale wychodzi na to, że... To może posłużyć jako rampa. No dobrze. Rozejrzyjmy się jeszcze. Rozejrzyjmy się jeszcze. Tutaj nie. Tutaj są znajdźki w różnych dziwnych miejscach pochowane. Znaczy pochowane. Takie w taki, takie lekko nieoczywiste, nie? Nie zadziała. No kurde, prawie że dobrze. Halo? Co się stało? Tutaj, dobra. No jest taka gra mocno kombinowana.
Dobra, czyli tędy nie wejdę. Luz. Gdzie by tu jeszcze można zajrzeć? Skoro można zaglądać w różne miejsca, to może uda się gdzieś zajrzeć. Tutaj jest... Aha, tutaj jest... Ale w tej chwili mamy 19. Wróć. Mamy 19. Dobra, czyli tutaj nie działa. A dobra. Powiedzmy, że rozumiem. Powiedzmy, że rozumiem. Mamy to rzucić? Zobaczymy, czy to tak zadziała. Żebym ja tego tylko nie żałował, że zmarnowałem lampę. Dobra, idziemy po samolocie w takim układzie. Ej, co tu mi kamera tak wariuje? Ale zasadniczo chyba jest pomysł dobry, tylko gdzieś któregoś momentu gry nie ogarniam. Tutaj w dalszym ciągu nie. Tutaj też nie. Może to tak trzeba. A może nie. Kamera wariuje nieco. O Jezuśko. Dlaczego tu nie mogę wskoczyć na górę? Może to trzeba z rozpędu jakoś. Albo i nie. No nie wiem. Dobra, zakombinowałem, ale się udało. Okej. Tu jest chyba inne wejście. Tak, to jest to, co byłem przedtem i nie polazłem dalej. Instynkt przetrwania Eli. Tu jeszcze jest są rzeczy do... Tu jeszcze to jest do rozbicia? Chyba tak. Palą różne rzeczy. To taka niespodziewajka trochę. Musi być jakiś sposób, żeby podnieść ją wyżej. Żeby co podnieść wyżej? Pytanie, co ja z tym samolotem mam zrobić, tak na dobrą sprawę? Chodzi o to, że mam go, nie wiem, zrzucić gdzieś? Mam go chyba gdzieś zrzucić, no to tak by wyglądało. No, 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 laska. Spójrzmy, czy dokąd to jeszcze prowadzi. Brak niezbędnego sprzętu. Pytanie, czy ten niezbędny sprzęt mogę zrobić tutaj?
czy ewentualnie gdzie? Damy radę, tak? Zeskoczyć? Damy radę. Ile mamy strzał w tej chwili? 18. To jeszcze sobie poczekamy. To jakbym tak miał podpalić, to na dole. Tylko pytanie jak? Licho, weźmiemy sobie pochodnie. Może nam się to może nam to coś da do myślenia. Chociaż z moim myśleniem to wiecie, może być różnie, nie? Lampa. Czy wyrzucić lampą? Czy wyrzucić lampą? To tutaj? Tak wychodzi. Jeden powinien wystarczyć. Dobra, bierzemy lampę i idziemy, bo tam gdzieś jeszcze jedno zostało do... Ej! Lampa! Ja bym cię potrzebował! No i co? Pokazuje coś do góry, ale nie wiem gdzie. Czegoś tu nie rozumiem. No bo pojawia się strzałka do góry. I dlaczego nie mogę lampy? Zabrać ze sobą nigdzie. No bo nie mogę nigdzie jej ze sobą zabrać. 18 strzał. Jak mam tutaj... a moment. Zrobimy to jeszcze inaczej. Może... tutaj jest lampa. Może w nią trzeba trafić. Okej. Tak to szło. I co teraz? No i teraz, powiedzmy sobie szczerze, diabli wiedzą co. Tkanina wygląda na łatwopalną. No łatwopalne, tylko co z tą łatwopalnością, powiedzcie mi dobrzy ludzie. Tu łatwopalne, tam są strzały. Ile mamy strzał? 17. Może znowu
Trzeba się posłużyć lampą. I wrzucić ją, dajmy na to, tutaj. Udało się. Okej, udało się, ale co się udało? Powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo wiemy, co się udało. Taki bajer, żeby tu można było wejść. No, 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 koleżanko. Coś odkryliśmy. A tu można po linie teraz zjechać? A przedtem tego nie było chyba. Coś odkryliśmy. Okej. Splądrowano grobowiec. To ci dopiero. I co teraz? Tam coś jeszcze się świeci. Tylko pytanie, czy ma to sens, żeby się świecić, czy to się po prostu świeci do samego faktu się świecenia. No i jesteśmy na dole. Dobra. No tu są same ciekawe rzeczy. Okej, okay, czyli to jest takie kuźwa nie wiadomo co. Będzie kombinowanie. Będzie kombinowanie. Muszę odkryć, co tu się robi, a co tu się nie robi. Myślałem, że to będzie taka bardzo liniowa, a tu jakaś mapa czy coś. Punkt kontrolny, opcje rozgrywki. Żadnej mapy nie ma, tak trochę słabo. Opcje rozgrywki, opcje obrazu, opcje dźwięku, miejsce zapisu. Nie ma czegoś takiego jak mapa, ani nic z tych rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak mapa. Trudno. Dobra, słuchajcie. No taki odcinek wynalazczo-rozpoznawczy, można powiedzieć, bo ten pierwszy to był taki w ogóle taki wstępny, a tutaj już taki wynalazczo-rozpoznawczy. No i teraz pytanie, co będziemy robili dalej? Nie mam możliwości... A tu jest mapa! Patrzcie, klikałem przed tym i nie było. A teraz zaptym się mapa pokazała. Przybliż, oddal... O, ole, ojojoj! I no... No dobrze. Dogoń Wetmana, przeżyj atak wilków. Z grubsza już mniej więcej kumam czaje. Grobowiec zaginionego czegoś tam. Awantu, niech będzie. Ej, kurde, no odkrywczo wyszło. Dobra, to ja się będę z tym zapoznawał, że tak powiem, poza nagraniem. I później tylko już w trakcie gry coś wymyślimy. O, rany boskie. Dobra, kończymy. Kończymy odcinek czym prędzej, bo się zasiedziałem, zamyśliłem i w ogóle za. No wygląda fajnie, wygląda sympatycznie.
cośmy się, co żeśmy się nauczyli, zwiedzili, obejrzeli, popatrzyli. Okej. Ciąg dalszy w następnym odcinku. Tak, taki będzie, coś czuję, że ta gra będzie taka mieszana. Trochę fabuły, trochę eksploracji, trochę zadań różnych pobocznych. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, na ciąg dalszy zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.